dalszy słupek i dolny. Wisły wygrał główkę Piotr Świątko i w 10 minucie Krakowia, teraz Sędorek długą piłkę posyła w stronę Stuzika, ten bliski wygrania pojedynku. Zobaczmy, będzie okazja, strzał i gol! Po trafieniu Roberta Ożuga udało się wygrać tę przewitkę Sebastianowi Stuzikowi. A nie tam jednak tylko Wiślacy. Trochę zapasów w takim stylu. Walka o piłkę, ale będzie okazja dla Krakowi. 2-1! Teraz czy przejmie tu polówkę Struzik? Będzie 3-1. Jeszcze zatrzymał się przed linią bramkową Sebastian Struzik. I w 59 minucie Kasy podwyższają swoje prowadzenie. Wiśniewski biega na środek, tam ładnie znalazł Pitułę i 4-1. Dorian Pituła przekroczył piłkę przed rękami bramkarza Wisły w 64 minucie. Pasy prowadzą już 3 bramkami. Tam przejął ją Mateusz Suchy. Lewą stroną Pasy będzie okazja. Zaulowany był tam Szymon Pająk i tak też to widział Sebastian Godek, sędzia tych zawodów. Jeszcze chwilę namyślił się Kanach. Na 2 tempa bardzo pewnie pokonuje bramkarza rywali. Zupełnie drugą stronę rzucił się Chorążka. Szybsza akcja, dobre podanie do Kościa. Piłka polu karnym i gol. Gol numer 2 dla Wisły i jest to trafienie samobójcze. Spotkanie. Przestrzeń całego meczu naprawdę z dobrej strony się pokazywał, tak jak i jego kolegów z drużyny. Teraz Bator fantastycznie przymierzył i bardzo szybko Krakowia odzyskuje 4-bramkowe prowadzenie. Świetne uderzenie Jakuba Batora. Najbliższą niedzielę 3 grudnia akcja. Wtedy to. I tym obrazkiem cieszących się piłkarzy juniorów Krakowi kończymy dzisiejszą akcję. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.